Aitra. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w zwiastunie do dwóch nowych serii, które właśnie rozpoczynam. Pierwszą serią to jest statystyka, drugą serią jest R. W tym krótkim filmiku opowiem Wam, co w nowych seriach będzie. Zaczniemy od statystyki. Najpierw rozpoczniemy od niezbędnych pojęć, jakie w statystyce są potrzebne. Powiedzmy sobie pokrótce, co to jest statystyka i nakreślmy sobie tło, tak? Po co w ogóle statystyka jest potrzebna. Statystyka jest nauką, która zajmuje się nie tylko metodami pozyskiwania i prezentacji danych, ale przede wszystkim analizą zjawisk i danych, jakie można pozyskać. Wyobraźmy sobie sytuację. Mamy badacza. Ten badacz ma swoje teorie. Aby je potwierdzić bądź obalić, musi najpierw zaplanować badanie, na przykład jakiś eksperyment. Następnie należy zebrać wyniki. Te wyniki trzeba opracować, aby uzyskać jak najwięcej informacji o zebranych danych. Następnie czas na wnioski, ich interpretację i ogólnianie na całość badanej populacji. Aby badacz mógł to wszystko zrobić, potrzebny jest mu zestaw narzędzi, sprawdzonych metod, które umożliwią mu operowanie na dużych zbiorach danych. Tworzeniem i rozwijaniem takich użytecznych narzędzi zajmuje się właśnie statystyka. Tak jak powiedziałam przed chwilką, zaczniemy od niezbędnych pojęć. Aby móc korzystać z dobrodziej statystyki, musimy się najpierw z tymi pojęciami zapoznać. I wśród tych pojęć między innymi będą statystyka opisowa, co to, co dzięki temu zyskujemy, statystyka matematyczna, co to jest, jakie narzędzia dostajemy i co możemy dzięki nim zrobić, badanie statystyczne, jakie są rodzaje badań, jakie są cechy statystyczne, etapy projektowania badania statystycznego, w jaki sposób zaplanować badanie, w jaki sposób możemy zbierać dane. Pamiętajmy, że pierwsza na scenę wkracza zawsze statystyka opisowa. Niezbędnik pojęciowy, jaki już będziecie mieli za sobą, będzie tutaj bardzo przydatny, bo wiele z tych pojęć dotyczy właśnie statystyki opisowej. Przede wszystkim, mówiąc pokrótce, statystyka opisowa dostarcza metod i procedur gromadzenia, opracowania i prezentacji danych statystycznych. Celem statystyki opisowej jest podanie zwięzłego opisu określonego materiału statystycznego. W tej części omówię m.in. szeregi statystyczne, ich konstrukcję oraz prezentację graficzną, dystrybuantę empiryczną, co to jest i w jaki sposób przedstawić ją graficznie, charakterystyki liczbowe, jakie charakterystyki możemy policzyć i jakie uzyskujemy dzięki nim informacje. Kiedy już uporamy się ze statystyką opisową, pora na statystykę matematyczną. Jednak tutaj pojawia się pewien drobny problem. Żeby w ogóle mówić o statystyce matematycznej, niezbędna jest wiedza z zakresu rachunku prawdopodobieństwa. Bez tego nie ma nawet mowy o statystyce matematycznej. Więc osoby, które nie miały do tej pory do czynienia z rachunkiem prawdopodobieństwa, będą musiały sobie taki materiał przyswoić. Oczywiście polecam serię Rachunek Prawdopodobieństwa, którą również prowadzę. Wiele niezbędnych informacji potrzebnych tutaj jest tam zrobionych, jednak nie wszystko. Brakujące informacje oczywiście będę podawać w ramach omawianych tutaj materiałów ze statystyki matematycznej. Żeby powiedzieć kilka słów na temat statystyki matematycznej, co to jest? Statystyka matematyczna dostarcza metod wyboru prób losowych i reguł wnioskowania. Mówiąc prosto, pozwala na uogólnianie wniosków wynikających z obserwacji części zbiorowości, tak aby ryzyko popełnienia błędu było małe. Tutaj jak nic pachnie prawdopodobieństwem. W tej części między innymi omówimy estymację punktową i przedziałową, co to jest przedział ufności i jak go wyznaczyć, testowanie hipotez statystycznych, co to jest hipoteza statystyczna i w jaki sposób ją zweryfikować. Jeśli chodzi o samą statystykę, to mniej więcej będzie wszystko. Druga seria R ma na celu wesprzeć statystykę. Oczywiście wszystko można zrobić ręcznie, na papierze używając jedynie ołówka i tablic statystycznych.
ale przy dużej ilości danych to bardzo kłopotliwe i czasochłonne. Poza tym bardzo łatwo o błędy. Dlatego warto wesprzeć się programem, który pomoże na każdym etapie statystyki. Dlatego właśnie zdecydowałam się, aby równolegle rozpocząć serię R, w której omówię wszystko, co potrzebne, aby ułatwić sobie życie, kiedy wkraczamy w świat statystyki. R jest naprawdę potężnym narzędziem, które przy bliższym poznaniu bardzo szybko okaże się niezastąpione. W erze możemy robić różne obliczenia statystyczne, możemy losować dane ze składu normalnego, zestawiać dane w tabeli, obliczyć średnią, obliczyć wariancję, odchylenie standardową, obliczyć medianę, jak widzicie, wszystko pojedynczymi poleceniami. Możemy również wykonywać zestawienie, w którym są zawarte podstawowe dane, podstawowe informacje o naszych danych. A to jest dopiero początek. Tego jest naprawdę dużo, dużo więcej. Pomijając fakt, że R pomaga nam obliczać podstawowe charakterystyki, pozwala nam zestawiać dane, R również pozwala nam robić przeróżne wykresy, które ułatwią nam wizualizację naszych danych. Możemy robić histogramy, możemy robić dystrybuanty empiryczne, możemy robić wykresy pudełkowe, możemy robić wykresy kołowe, w ogóle wykresy różnych funkcji, czy nawet takie wykresy, w których zaznaczamy jakąś część pod wykresem. R ma naprawdę ogromne, ogromne możliwości. Postaram się Wam go przybliżyć i pokazać, w jaki sposób użyć go w statystyce, aby było nam łatwiej i żyło się lepiej. To jest tyle, jeśli chodzi o ten zwiastun. Serdecznie Was zapraszam do towarzyszenia mi w nowej serii. Mam nadzieję, że będzie Wam się podobało. Życzę Wam miłego dnia i do usłyszenia następnym razem. Trzymajcie się, cześć!